serdecznie nazwę Prawo Wiejskie Sołectwa Kaczyło. Sprawili się w tej sprawie poboru opłat za most. Bardzo serdecznie witam pierwszą zastępcę prezydenta miasta, panią Barbarę Michalską. Panią dyrektor ZWIK-u Małgorzatę Bogdał. Z Wydziału Inżyniera Miasta pana Bogdał Włodzimierza. I rzecznika prezydenta miasta Roberta Korelusa. Wszystkich mieszkańców Skarsiborza. Proszę państwa, ja jestem chora, boli mnie gardło i mam trochę temperatury i poprowadzi całe spotkanie pan Zdzisław, znany państwu, bo był radnym, był sołtysem, trochę mnie tu wesprze. W ogóle to z okazji Dnia Kobiet chciałam panią złożyć życzenia, mimo to, że jestem kobietą, ale życzę zdrowia. Dziękuję, proszę państwa, ale też chciałbym przede wszystkim złożyć życzenia wszystkim kobietom, nie tylko zebranym tutaj, ale w Skarsiborzu i w ogóle, ponieważ sama mam w domu też kobiety, więc wiem, jakim skarbem one są dla nas. Mówią, że bez kobietami źle, ale bez nich nie byłoby na pewno jeszcze gorzej. I może chwileczkę poczekamy, ponieważ jeszcze są osoby, które chcą się wpisać na listę, a chcę mieć pogląd, jeżeli chodzi o ilość osób, które tutaj przyszły się na to zebranie. Bo temat na pewno doskonale państwo znacie. W ostatnim czasie rzecznik razem z panią Lachowską wiem, że przeprowadzili pewną kampanię informacyjną, w czym tak naprawdę leży problem, jak go można rozwiązać. Były rozdane ulotki. Mam nadzieję, że do wszystkich te ulotki dotarły. Nie dotarły ulotki. Przepraszam bardzo, pan Elbeker. Ja wiem o tym, że pan jest poenerwowany, ale naprawdę mówiliśmy o zasadach, które tam będą. Bo my tak będziemy. Będziemy tę chwilę przerywać, naprawdę. Bo nie będziemy mieli tego sedna sprawy, które dzisiaj mamy poruszone. Nie można za nasze pieniądze. Dobrze, będzie dyskusja, jest punkt w programie dyskusja. W tym tej dyskusji bardzo proszę wziąć udział. Bardzo proszę. Proszę państwa. Jeśli państwo sobie życzycie, mogę omówić pokrótce na czym polega rzecz. Nie wiem, pani Hanko, ma pani taką ulotkę tutaj ze sobą? Nie, bo wszystkie by zostały rozdane ulotki. Wszystkie dla siebie nie zostawiliśmy. To pan ma. No to szkoda. Ma pani jakąś taką przykładową ulotkę? To bardzo dziękuję. Proszę państwa. Daleka jestem od przyjęcia do wiadomości takiego stwierdzenia, jak tutaj pan łaskawy przed chwilą przyjąć, że jest to manipulacja. Proszę państwa, nie szafujmy takimi słowami, w sposób beztroski, tak bym powiedziała, tak? Podchodzimy do sprawy poważnie, podchodzimy do problemu poważnie. Ja osobiście, oczywiście występuję tutaj w imieniu prezydenta, wyrażam również i swoje zdanie jako urzędnik i jako mieszkanka i daleka jestem od oderwania się od rzeczywistości, tak jak się tutaj panu wydawało. Więc bardzo proszę, szanujmy się nawzajem w tym spotkaniu. Zdajemy sobie sprawę, jak temat jest wrażliwy. Ale chciałabym, żebyście państwo nas wysłuchali, jak ten temat jest bardzo ważny dla nas wszystkich. Dla państwa i dla całego Świnoujścia. I dla państwa i dla całego miasta. Państwo nie jesteście jakąś wydzieloną enklawą, bo pytanie, jedni się chcieli czuć w tego wydzielonej enklawie, inni chcieliby być mieszkańcami całego miasta Świnoujścia i korzystać z całego dobra, jakie oferuje całe miasto. No my tego nie mamy. W tym również wyspa Kaczyło. My nie mamy tego. Więc proszę państwa, ja bardzo proszę, traktujmy się poważnie. Ja bardzo proszę o zrozumienie tej sytuacji, a ja postaram się zrozumieć to, co państwo nam będziecie przekazać. Ale jeżeli nie będziemy się kierować uprzedzeniami, zaczniemy rozmawiać merytorycznie, to myślę, że dojdziemy do jakiegoś konsensusu. W tej ulotce przekazaliśmy informację,
na czym rzecz polega. Zgodnie z ustawą o drogach i z innymi przepisami, jeżeli wprowadzone są podatki czy drogi, czy jakichkolwiek innych obiektów infrastrukturalnych, można wnieść podatek VAT. Ile kosztowała inwestycja? Państwo doskonale wiecie. Była to najdroższa inwestycja, jaką zrealizowaliśmy w ostatnich latach. W Świnoujściu, generalnie. Jeżeli jest szansa, aby ten koszt obniżyć, to wydaje mi się, że warto tę ideę zrealizować dla dobra nas wszystkich. Jeżeli to się oczywiście nie wiąże z jakimiś szczególnymi uciążliwościami. A w naszym przekonaniu proponuję Państwu takie rozwiązanie, które z jakimiś uciążliwościami się specjalnie nie wiąże, a na tym zyskujemy wszyscy. I teraz cennik jest taki, jaki oferujemy. Dotyczy w zasadzie bardzo niskich opłat, takich, których Państwo specjalnie nie odczujecie w swoim budżecie, a który pozwoli nam potraktować to przedsięwzięcie jako przedsięwzięcie opodatkowane z możliwością odliczenia tego podatku. Wartość odliczenia to jest około 8 milionów złotych. Może to jest dla niektórych mało, dla budżetu gminy to jest generalnie bardzo istotne. A ile z tego zostanie Karsibusz? Ale proszę mi pozwolić się skończyć, powiem Pani co, bo tak w ten sposób rozmawiać możemy i mieszkańcy inni tego miasta zadadzą też takie pytania, które nie będą dla nikogo przyjemne. W związku z czym, tak jak mówię, szanujmy się w tej rozmowie. Jakie są problemy Karsiborza, to my doskonale wiemy, bo to monitorujemy. Od wielu lat Państwo czekacie na kanalizację ściekową. Pewnie jeszcze na inną infrastrukturę też, bo będziemy zaraz mówić o drogach, czy oświetleniu, o paru innych inwestycjach. Zaznaczę, że takie problemy nie zgłaszają tylko mieszkańcy Karsiborza. My takie zgłoszenia otrzymujemy z każdej części miasta, czy to będzie Przyczów, czy Marszu, czy Lewobrzeże, czy centrum miasta. Więc naszym zadaniem jest racjonalna realizacja poszczególnych przedsięwzięć. Fakt jest faktem, że dla wyrównania jakby tego statusu państwa dzielnicy, jedyne czym się Państwo tych różnicie od pozostałych części miasta, to jest brak kanalizacji. Nie Państwo, gaz jest. Chodników dróg brakuje w każdej części miasta. I naprawdę, proszę Państwa, nie żartujmy się, bo ja posiadam tą wiedzę infrastrukturalną o mieście, jak Państwo wiecie, od wielu lat ją monitoruję. I jak Panią zaproszę, przespacerujemy się po innej części miasta, to Pani udowodnię, że to tak nie jest, bo z kim bym się nie spotykała, to każdy podnosi temat. U nas nie ma chodnika, u nas nie ma drogi, u nas nie ma oświetlenia. To dotyczy każdej części miasta. My próbujemy prowadzić te inwestycje realizować w sposób jakiś racjonalny, według takiej oceny, gdzie po prostu już jest taki moment, w którym wykonaliśmy pewne priorytetowe przedsięwzięcia i teraz czas się wziąć za tą inwestycję. Tak było na przykład w przypadku decyzji w sprawie budowy mostu na Karsiborzu. Uznaliśmy, że muszę Pani powiedzieć, że jeżeli rozmawiamy na przykład o tunelu w Świnoujściu, to tam nam mówią w taki sposób. Proszę Państwa, mała gmina, 800 milionów, nie opłaci się. I chyba nie uwierzy, że prezydent miasta mówi coś tak samo. Małe miasto, mają most, jakoś dojeżdżają, nie ma problemu. Tylko bez takiego założenia nie dopuścimy. Bo uważamy, że jeżeli trzeba coś realizować, to nie trzeba na to czekać 20, 30, 60 czy 70 lat. Po prostu trzeba w sposób odpowiedzialny realizować. W sposób odpowiedzialny gmina, i to proszę tego nie kojarzyć, czy to jest tylko prezydent, czy to jest tylko rada miasta, gmina to zrealizowała. Czyli wszyscy mieszkańcy ze swoich wszystkich podatków zrealizowała to przedsięwzięcie. Także nie nastawiamy się w ten sposób, bo tak możemy sobie wtedy mówić słowo za słowo. Państwo powiedzą, ja powiem coś, a sprawa będzie nierozwiązana. W związku z tym bardzo proszę, żebyście Państwo po prostu przynajmniej wysłuchali, tak? I teraz, jeżeli chodzi o kanalizację w Karsiborzu, ona już wielokrotnie do niej podchodziliśmy od wielu lat i z jakichś powodów jej nie zrealizowaliśmy, prawda? Dlaczego? Jakie mamy plany na przyszłość? Co można zrobić, żeby ona się pojawiła?
to daję jej głos pani dyrektor Zakładu Wojciechowi Kanalizacji. W krótkich słowach bardzo proszę o 5 minut skupienia na prezentacji, bo tłumaczę szczegółowo. Drodzy Państwo, chciałam zacząć może od stanu istniejącego, czyli pokazania Państwu, jakie czynności zostały zrobione do dnia dzisiejszego, czym one były spowodowane i gdzie jesteśmy w chwili obecnej, jeżeli chodzi o możliwość realizacji, może nie kanalizacji Kasiborza, tak dosłownie rzecz biorąc, a uporządkowania systemu ściekowego na terenie Kasiborza. Jak większość z Państwa sobie przypomina, spotykaliśmy się w 2009 roku, kiedy omawialiśmy zakres budowy kanalizacji. Wtedy były analizowane różne warianty budowy tej kanalizacji. Po tym okresie został zrobiony projekt. Na dzień dzisiejszy mamy pełną dokumentację kanalizacji w Kasiborzu w wersji podciśnieniowej, ponieważ taka wersja z optymalizacji układu wyszła najkorzystniejsza dla tego terenu, biorąc pod uwagę i warunki geologiczne, i położenie Kasiborza oraz jakby warunki techniczne. Więc dokumentacja została zaprojektowana i ona objęła dokumentację, tak, obszarem, no można powiedzieć, że teren Kasiborza, który w 2010 roku działki, które miały status, znaczy były zamieszkałe, bądź miały status działek budowlanych, bądź osoby, które były właścicielami tych działek, złożyły wnioski o pozwolenie na budowę. Taką dokumentację mamy. Została także przygotowana dokumentacja aplikacyjna, to znaczy dokumentacja, na podstawie której moglibyśmy się starać o dofinansowanie z Unii. Tu jeszcze chcę wrócić do tej fazy projektowej. Optymalizacja tego układu polegała także na tym, że przeanalizowaliśmy koszty finansowe, znaczy koszty, tak? Możliwości pozyskania środków oraz koszty realizacji poszczególnych elementów kanalizacji. I ten najbardziej optymalny i no, także finansowo układ został sprowadzony do kwoty między 10 a 11 milionów złotych. I to jest wartość kanalizacji, gdybyśmy chcieli budować w pewnym zakresie, o którym dzisiaj mówimy. Także mamy 10 milionów złotych i jednocześnie, i tu muszę powiedzieć wprost, bardzo niską no, stopień zaludnienia tej dzielnicy. Osiedla. Sołecka. Będę się zajmować. Następnym krokiem, który Zakład Kanalizacji zrobił, była próba pozyskania funduszy unijnych, ponieważ przy tak wysokich kosztach inwestycji ani zakład wodociągów, ani gmina nie może tego realizować. Po prostu nie jesteśmy w stanie pozyskać takich środków jakby z własnych wypracowanych zysków przez Zakład Wodociągów. W związku z tym, tak jak powiedziałam, zmontowaliśmy taką dokumentację aplikacyjną i czekaliśmy na możliwość aplikowania tych środków. On się pojawił teraz w 2000, ponieważ ten projekt był gotowy w 2010 roku, a możliwość aplikacji była po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Pozwolenie uzyskaliśmy w maju 2010 roku. I muszę Państwu powiedzieć, że od tego czasu była tylko jedna edycja środków, z których my możemy korzystać. Dlaczego? Dlatego, że aglomeracja Świnoujście jest zaliczana do aglomeracji powyżej 15 tysięcy tak zwanej równoważnej liczby mieszkańców. To nie jest liczba mieszkańców, tylko przeliczeniowa, no, ale tak jest, tak? Czyli mamy taki status aglomeracji powyżej 15 tysięcy równoważnej liczby mieszkańców i to powoduje, że my możemy poszukiwać środków tylko w jednym funduszu, w tak zwanym funduszu spójności, który w tym czasie wypuścił tylko jedną edycję możliwości o aplikacji tych środków. Złożyliśmy taką próbę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i co się okazało? Okazało się, że nie możemy tego zrobić, znaczy nie możemy pozyskać tych środków, ponieważ tak zwany współczynnik koncentracji, czyli ilość osób, ilość odbiorców, która byłaby przyłączona do 1 kilometra wybudowanej sieci, jest dużo za mała. Ten wskaźnik jest 120 osób na kilometr sieci dla obszarów chronionych, a Kasiborz leży w takim obszarze chronionym, jest to 90 osób na kilometr wybudowanej sieci. Na terenie Kasiborza, to jeszcze w ramach projektu zostało to przeliczone, bo już widzieliśmy, że będzie próbowanie aplikować te środki, ten wskaźnik jest poniżej 50, 48, 49, biorąc
prawdą jest nawet troszeczkę naciągając ten wskaźnik, bo braliśmy także osoby, doliczaliśmy, tak, osoby, które tutaj przebywałyby w trakcie sezonu, korzystające z Mariny, takie osoby, które na przykład, czyli goście nigdzie nie zarejestrowani, a także no, działalność na niektórych obiektach, które jest prowadzona. I ten wskaźnik wyszedł niecałe 50 osób na kilometr projektowanej sieci. W związku z tym ta aplikacja, mimo dobrej punktacji, nie może ze względów formalnych przejść pozytywnie oceny do aplikowania takich środków. Wcześniejsze konkursy dawały częściowo taką możliwość, ponieważ właśnie te obszary chronione były częściowo wyłączone z tego formalnego punktu, tak, formalnego wymogu. Natomiast ostatnia aplikacja, która była w tym roku, już to uniemożliwiła. No i jesteśmy teraz w punkcie obecnym, tak? Czyli mamy zaprojektowaną kanalizację i no, ból głowy, jak, w jaki sposób próbować zorganizować odbiór ścieków od mieszkańców Kasiborza, który by no, żartem ułatwił życie. No i w związku z tym zaproponowaliśmy taką możliwość, żeby zrobić to może jakby w etapach, ale etapach, o których na dzień dzisiejszy możemy mówić o pierwszym etapie, bo to jest etap w miarę dla nas realny do zrealizowania przy pozyskaniu powiedzmy 2 milionów złotych. I chciałabym Państwu teraz przedstawić ten etap. Myślę, że powinniśmy na temat tego etapu podyskutować. Etap ten opierałby się o dalej o szanda, czyli o element, który jest na Państwa posesjach. Natomiast poszliśmy w kierunku na pewno obniżenia kosztów eksploatacji tych szamb. Czyli musielibyśmy wybudować studnię na terenie Kasiborza i mamy taki plan, ta studnia byłaby umiejscowiona na tej działce, gdzie kiedyś było ujęcie wody, nie wiem czy Państwo pamiętają, przy ulicy Niedowej. I jednocześnie byłby tam punkt zlewny ścieków. Zakład Wodociągów zająłby się odbiorem ścieków z szamb, czyli nie musieliby Państwo tego zlecać firmie zewnętrznej, Pubei czy Kores, jak do tej pory było. I ta studnia zlewna byłaby połączona rurociągiem tłocznym z istniejącą kanalizacją, która jest no, niestety oddalona o prawie 4 km stąd, czyli na terenie Ognicy. I następowałoby już automatyczne tłoczenie z tych ścieków, z tej studni zbiorczej ścieków do tych elementów kanalizacji, które jest na terenie Ognicy. To jest jakby rozwiązanie techniczne, za tym idzie możliwość, którą na dzień dzisiejszy rozpatrujemy. Tak jak powiedziałam, zmniejszenia kosztów eksploatacji. Po pierwsze, te koszty już by były mniejsze, ponieważ samochody, tak jak dzisiaj, nie musiałyby jeździć z tej części miasta Świnoujścia, czyli z Kasiborza, mostem na drugą stronę i dzisiaj punkt zlewny jest dopiero w rejonie ulicy Ludzimorza, tam jest taki automatyczny punkt zlewny. Na dzień dzisiejszy tamte samochody asenizacyjne, które posiada tutaj, te ścieki zlewają, przynajmniej tam muszą zlewać. Po drugie, istnieje możliwość wyrównania opłat za taki sposób odbioru ścieków. To znaczy, Państwo byliby rozliczani w takiej taryfie, jak obowiązuje na terenie całego miasta Świnoujścia. Czyli bylibyście Państwo tak zwanymi taryfowymi odbiorcami ścieków, naszych usług. Natomiast ten przesył ścieków byłby realizowany częściowo za pomocą samochodów, tak? Czyli nie połączony rurociągiem, a samochodem. Jest tutaj jeszcze jedna sytuacja, że takie rozliczenie taryfowe jest tylko możliwe w momencie, kiedy będziemy Państwu naliczali, tak zresztą jak i innych mieszkańców Świnoujścia, ilość ścieków taką samą jak ilość sprzedanej wody, bo tak mówi rozporządzenie taryfowe. I tak wygląda kalkulacja, czyli no, wydaje nam się, że to jest element, który w części finansowej przynajmniej, tak, no, zrównuje Państwa jakby z pozostałymi mieszkańcami. Natomiast oczywiście część techniczna, którą my byśmy mieli na sobie, no, byłaby trochę bardziej dla nas uciążliwa, no bo mamy te elementy techniczne, które musimy utrzymywać, czyli te samochody, dodatkowo jest koszt pracownika, paliwa, no ale wliczalibyśmy te koszty
one byłyby, powiem tak, one byłyby rozliczone, rozłożone na wszystkich mieszkańców Świnoujścia. Czyli państwo płaciliby tak samo, jak pozostali mieszkańcy Świnoujścia, natomiast byłaby to, ten odbiór ścieków realizowany w trochę inny sposób. I to jest badań, o którym możemy na dzień dzisiejszy mówić, myślę, w miarę realnie. Tak jak mówię, przy pozyskaniu, cały ten badań, już nie powiedziałam, ten badań by kosztował około 2 milionów, z czego 360 tysięcy to jest zakup samochodów, samochodu asystencyjnego, bo myślę, że on wystarczy na ten teren. Pozostała część tej kwoty, czyli w granicach miliona 600 zł, gdzieś tak, 600 tysięcy, to by był koszt budowy tego rurociągu tłocznego, studni zbiorczej ścieków i układu pompowego, który by te ścieki przesyłał już automatycznie do kanalizacji na terenie Adnicy. No, mogę Państwu przedstawić także kolejne etapy budowy, z tym, że to są etapy, które dzisiaj już są nieosiągalne, ponieważ kolejny etap, próbowaliśmy to podzielić na etapy, ale taki system kanalizacji, który na terenie, znaczy taki, ten system, tak, ponieważ inny w realizacji byłby jeszcze droższy, bo jeżeli mówimy o systemie grawitacyjnym czy grawitacyjny nie wchodzi w grę na zewnętrzne okształtowanie terenu. Czyli mówimy ewentualnie o systemie grawitacyjno ciśnieniowym, no to ten system byłby bardzo, podażałby bardzo koszt inwestycji. Czyli system przyjęty i zaprojektowany to jest system, system podciśnieniowy. I tak jak powiedziałam, cały koszt realizacji tego systemu to jest w granicach 10-11 milionów. Pierwszy etap, który był porządkował, jeszcze jedno, taki system odbioru ścieków jest uznawany za uporządkowanie gospodarki ściekowej, ponieważ nawet sama Unia, określając te wskaźniki koncentracji, mówi, że poniżej takich wskaźników koncentracji po prostu budowa kanalizacji jest ekonomicznie nieuzasadniona. I dlatego też ten wskaźnik tutaj ogranicza, bo jakby przesuwa te pieniądze w rejony większej koncentracji odbiorców, tak? Czyli jakby zapewnienia tej kanalizacji w tych miejscach, które posiadają większą liczbę mieszkańców. Kolejne etapy, znaczy kolejny ten zakres kanalizacji, który pozostałby do budowy, też chcieliśmy podzielić, żeby ograniczyć koszty jakby na dzień dzisiejszy realizacji i podzieliliśmy go jeszcze na dwa etapy, ponieważ w ramach tego systemu byłyby budowane dwie studnie, tak zwane dwie studnie pociśnieniowe, ponieważ ten system działa troszkę inaczej niż grawitacja i on musi ściągać ścieki z danego terenu, musiał być podzielony na dwa obszary, ponieważ jedna stacja by nie objęła tak rozległego obszaru i w związku z tym zostały zaprojektowane dwie stacje podciśnieniowe, które by to podciśnienie wytwarzały. I jednocześnie dzielą jakby terytorialnie ten system na dwie części. Możesz ten etap drugi pokazać? I tutaj właśnie pokazałam ten etap drugi, czyli on wiązałby się dodatkowo z wybudowaniem 8,5 km ciągu podciśniowego, dodatkowo, tak, oprócz tego, co będziemy budować w tym etapie, który opowiadałam wcześniej. I to by umożliwiło nam podłączenie około 128 posesji, więc też nie wszystkich, ponieważ na dzień dzisiejszy mamy około 205 odbiorców na terenie, jeżeli chodzi o wodę, tak? No myślę, że taka sama ilość chciała być podłączona do kanalizacji. Czyli mówimy o 128 posesjach, których byłaby możliwość podłączenia do kanalizacji przy realizacji tego drugiego etapu, ale chcę Państwu powiedzieć, że ta realizacja drugiego etapu kosztowała 4 miliony. Czyli pierwszy etap, który by rozwiązał gospodarkę ściekową na terenie Kasiborza, to jest około 2 milionów, drugi etap to są 4 miliony i to dałoby podłączenie tych 128 posesji. I trzeci etap to jest kwota kolejnych 4 milionów i tutaj podłączonych było około kolejnych 96 posesji. W ramach projektu jest niecałe 250 posesji zaprojektowanych do podłączenia. I tutaj są także, niech Państwo zobaczą na ilości rurociągów, które trzeba wybudować, żeby ten system mógł w pełni zadziałać. To jest kolejnych 8,2 km rurociągu podciśnieniowego, do tego ponad 2,5 km rurociągów tłocznych. No i taka ilość posesji, to taka sama ilość tak zwanych studni zaworowych, które to podciśnienie wywołują na poszczególnych posesjach. Także no, prosiłabym bardzo Państwa ewentualnie o dyskusję na ten temat, ale
Myślę, że ta propozycja dotycząca realizacji uporządkowania, naprawdę uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Kasiborza w formie tego etapu pierwszego no, jest godna Państwa dyskusji, godna Państwa rozważenia. Tym bardziej, że tak jak mówię, no tutaj postaraliśmy się znaleźć takie rozwiązanie finansowe, które by, no myślę, że Państwa satysfakcjonuje, ponieważ ono no tutaj traktuje mieszkańców Kasiborza, jeżeli chodzi o tą stronę finansową, tak samo jak rozliczamy pozostałych mieszkańców. Czyli za taką samą ilość wody, taką samą ilość ścieków jak dostarczamy wody, ale po stawkach taryfowych, czyli takich samych jak płacą pozostali mieszkańcy Świnoujścia. Ja mam do Pani takie pytanie. Ilość mieszkańców Świnoujścia jest chyba gdzieś 800-1000 osób. Kasiborza. Jak podzieli to przez 60 osób, to jest prawie 20 kilometrów. O co w tej chwili? Kasiborz ma 750, tak jest cały 750 mieszkańców, natomiast jest do powiedzenia ponad 20 kilometrów tej kanalizacji, bo nie pan zwrócił uwagę. Jesteście bardzo rozumieni. Ale jest 8,5 w jednym etapie, 8,5 w drugim etapie. To jest tylko kanalizacja pocieśniowa. Do tego wychodzi rociąg tłoczny od studni do Ognicy, tak w tym, który jest w pierwszym etapie. I wszystkie rociągi podciśnieniowe od rociągów głównych do posesji. Więc to jest dużo ponad 20 km sieci. Tak jak mówię, my rzetelnie wyliczyliśmy te współczynniki, ale powiem, że bardzo rzetelnie, dokładając tą liczbę po prostu osób, które nie są stałymi mieszkańcami, a można było ich wykazać jako sezonowy, tak? No mimo wszystko ten wskaźnik jest dużo za mały. Proszę. Ja się zajmuję sprawą. Do domu gdzie jak wjeżdżamy do Świnoujścia. Tam jest oczyszczalnia ścieków i kilometr przed tym, no może nie kilometr, ale już ciuszkę. Jeżeli chodzi, wy chcecie budować sobie na terenach byłego ujęcia wody w Kasiborzu. Ja akurat jestem zainteresowany bardzo, bo mieszkam na tej linii budowy. Do tej przepompowni przyszłej ja mam 300 metrów. To jest tutaj komentarza, jak będzie to I w Waszym domu, tam jest 300 domów. I wie Pani, w latę szczególnie, to może być bardzo niestety dla nas, gdzieś tam w Polsce była podobna sytuacja i wie Pani, że będzie inwestycja w to, będzie to budowane. To dla mnie życie, już pomijając cenę gruntów i tak dalej, ale samo życie w tym miejscu może być bardzo trudne. Ja powiem tak, na terenie Lewobrzeża są cztery główne przepompownie ścieków zbudowane w samym centrum miasta, no ponieważ układy grawitacyjne tego wymagają, spadki tego wymagają, rurociągi muszą mieć podobne spadki i ta lokalizacja nie jest tylko, że tak powiem, naszym wyborem. Ona jest ze względu technicznych tutaj tak zlokalizowana, ale no, też przepompownie są obecnie projektowane jako systemy zamknięte, mają tak zwane filtry biologiczne nakładane na to oczyszczanie, więc one są teraz, ja nie wiem, że to jest obiekt kompletnie nieuciążliwy. Ale to na przykład w samym centrum mamy przepompownię przy Krobrego. To jest samo centrum miasta. Druga przepompownia przy ulicy Daszyńskiego, samo centrum miasta. No po prostu, znaczy te przepompownie, o których ja mówię, akurat nie są przepompowniami zamkniętymi. Tutaj będziemy budowali już z obecnym stanem techniki, więc będziemy starali się wykorzystać te elementy, które dzisiaj istnieją, tak jak mówię, filtry biologiczne, które będą, czyli jakby opary z tej przepompowni nieoczyszczalni, z tej przepompowni będą odbierane do filtrów biologicznych. Te filtry biologiczne powodują to, że ta uciążliwość zapachowa jest dużo mniejsza. I powiem, że zerowa, ale dużo mniejsza. Chwileczkę, Krzysiu. Mieszkałem na Krobrego 16 lat. Pamiętam, że teraz przyjdzie latem, wieczorem. Tam nikt okno nie otworzył. To no, przy oczyszczalni. Czy przepompowni raczej. To szpitala tu połowę, pan mówi. Ja mieszkałem na Krobrego z tym pokrętym kuj. Pani sobie pójdzie latem, wieczorem. Tam nikt okno nie otworzył. No ale proszę pana, no nie możemy realizować kanalizacji na Księżycu, jeżeli mieszkamy tutaj. No takie, to są elementy, które są uciążliwe. Ale ja panu powiedziałam, że to jest pewien wymóg techniczny. Nie możemy tego lokalizować w dowolnym miejscu. Gdyby tak było, rzeczywiście byśmy ją zlokalizowali przy wyjeździe do Kasiborza.
To znaczy, że czy wymaga tego po prostu układ rehabilitacyjny, tak? Ale oczywiście, tych przypomnień jest bardzo dużo i są centra wysiadania, po prostu są, tak? Przecież identyczne kanalizacje jest przy torze. Przecież tam są, tam jest ile nas przepowodni? Grawitacyjna. Kilkanaście nas. Tam są normalne przepowodnie ścieków. Grawitacyjna. To mamy kinownia, tak? A teraz, ale to wiecie Państwo, no nie ma innej możliwości zrealizowania kanalizacji. Nie, ja Pani powiem, nie jest ma możliwość innych taka, możliwości nie będziemy robić żadnej analizy. I dlaczego, jak mam takie pytanie. Jak dyrektywa unijna mówi, do kiedy miasto jest zobowiązane zrobić tutaj kanalizację? Do którego roku? Ale co to ma tu rzecz? No ma! Ma! Czy pani, dlaczego ta ostatnia nie została zrealizowana? Może mi pani powiedzieć? Ale już o tej motywacji nie rozmawiamy. Nie. To ja mam umowę przedwstępną. Była podpisana i tak dalej, i nagle kanaliza... Z pozwolenia na budowę? Tak! Oczywiście. Ale na co? Na Pani nie wie nawet? Wiesz, każdy z nas projekt podpisał. Kończy się w kwietniu. O czym teraz mówimy? O kanalizacji. A mam jeszcze jedno pytanie. Na jakiej zasadzie... Rozmawiamy o tym, co możemy zrobić za parę miesięcy na przykład, czy za rok. No o czym rozmawiamy? No, jeżeli problemem jest to, że nie można wybudować kanalizacji typu studni, przepompowni, no to powiedzmy sobie szczerze, nie życzycie sobie Państwo kanalizacji, no musicie Państwo zrozumieć, że to się z tym wiąże. Przepraszam bardzo, przy Waszych zbiornikach bezodpowych fajnie pachnie? No właśnie, ale wie Pani co? No, tak pani, a ja Państwu powiem. To, co zbadaliśmy ostatnio, co będziemy musieli sprawdzić i zweryfikować, niezależnie od tego, co się na tej sali stanie dzisiaj, czy za tydzień, czy za rok. Jest kilkanaście tysięcy metrów sześciennych wody sprzedawanej. 18,5 tysiąca metrów sześciennych wody kupowanej przez Państwa. Nie chcę w tej chwili powiedzieć, ile odprowadzacie ścieków. Gdzie one są? Proszę nie wszyscy. Nie ale nie ma takich dla grupka z urzędu miejskiego, co przyjechał. A widzicie, że tyle metrów wody wzięła. Tak się będziemy szanować, jak pani ale mam próbuje krzyczeć. Ale to rozwiązanie. A ja mam takie pytanie, czy ma pani gnojowniki i tak dalej zgodne z przepisami? Nie mam, mam szambo i wybieram, proszę pani. Państwa dużo nie. Hamujmy emocje. Skupmy się na sprawach technicznych. Ja bardzo Państwa proszę. Skupmy się na... Czy chcemy kanalizacji, czy nie chcemy? Jeżeli mogę jeszcze jedno słowo do Pana, bo w przyszłym tygodniu mamy projektantów właśnie w tej kanalizacji, ponieważ tam wymaga przebudowa w okolicy przebudowania trzęsienego mostu, więc te przyczółki będą zmieniane, to ten temat jeszcze z projektantami poruszę, tak? Czy... Bardzo proszę. A byłoby dobrze, bo tu nie słychać. Podwyższone jeszcze. Ciociu, proszę o spokój. Jeżeli na przykład będzie taka sytuacja, że część mieszkańców ulicy Miodowej prowadzi jakąś działalność agroturystyczną czy turystyczną i w tym momencie budujecie tą przypompownię, zmieni się zapach po ulicy, to przepraszam, nikt tam nie przyjedzie. Ja wiem, tylko proszę Pana, takie uwagi może mieć każdy mieszkańc, mieszkający przy kolejnym, gdzieś tam pompownia musi być zorganizowana. Będziemy naprawdę, tak jak mówię, obiecuję Panu, że jeszcze jak przyjdą projektanci, jeszcze raz, żebyśmy to w tym 2010 roku mocno analizowali, bo wiedzieliśmy, że to jest w środku miasta, tak, w środku dzielnicy. I dlatego
mówię, że jeszcze po prostu raz przeanalizujemy tę sytuację, czy jest możliwe przeniesienie, ale to będzie sytuacja na innej ulicy taka sama, tak? Za chwilę odezwą się mieszkańcy Niemicy Miodowej, Ałty Trzcinowej czy kolejnej, prawda? No, to ja wiem, że ta sytuacja jest taka, która może być trochę wrażliwa, natomiast mówię, no będziemy się starali przy wszystkich dostępnych technicznych rozwiązaniach te wrażliwości minimalizować. I to jest możliwe, zapewnia pan, że to jest możliwe. Mamy taki punkt zlewny ścieków przy ulicy Ludzi Morza. On funkcjonuje w miarę dobrze, tam nie ma jakiejś takiej dużej uciążliwości. Przepraszam, panią, co powiedzieli teraz, dzisiaj. Odchodzicie od tego projektu, który został już zaprojektowany na kanalizację i nie odchodzicie od tego. Nie, to jest... Nie, to ja zaraz wytłumaczę. Chcecie budować to, co chcecie budować, to w tamtym projekcie nie było. Nie było, pewnie. Było, to jest... Nie było, nie było. Proszę pana, jest tam zaprojektowana pompownia ścieków, ponieważ musi być i ta pompownia będzie wykorzystywana jako ten zbiornik ścieków dołożonych. Dojdzie tylko automatyczna stacja zlewna, która po prostu będzie te ścieki, musi ten samochód do czegoś się przyłączać i nie może zlewać grawitacyjnych ścieków. Natomiast cały układ, czyli rurociąg tłoczny z tego miejsca do Ochnicy był w projekcie, stacja pociśnieniowa była w projekcie, więc my realizujemy jakby pierwszy etap tego całego projektu. I oczywiście jest to etap, który może być potem, to jest dokładnie realizacja... Czyli zgodnie z tym projektem, tak. Mówicie państwo, że się musicie wydać na to 2 miliony złotych. Robicie teraz nowy, musicie wziąć nowy projektant. Nie, nie, właśnie o to chodzi, że nie, 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 zaraz wytłumaczę. Dobrze, jeżeli będzie do tego, że państwo wytłumaczy, bo później tu będzie, że... Trzeba 2 miliony złotych wydano właśnie na tą projekt. Nie, no przede wszystkim to nie kosztowało 2 miliony złotych, to jest rząd i kosztuje absolutnie. Tam są dwie stacje pociśnieniowe, znaczy tutaj są dwie stacje pociśnieniowe zaprojektowane i zapewniam pana, że ten etap, o którym mówimy, tak, czyli budowa tego, jest zgodnie z projektem, dokładamy tylko punkt zlewny, to się nazywa, bo tam musi być automatyczna stacja zlewna ścieków, tak to się nazywa, czyli coś, do czego samochód się może podłączyć i te ścieki zdać. Będzie przeróbka, ale nie z tego tytułu realizacji tego etapu, tylko dlatego, że po prostu został most przesunięty i tutaj istnieje konieczność od stałego jakby przebiegu kanalizacji, no przesunięcia i to nie będzie nowy projekt, tylko zmiana do projektu i zmiana do pozwolenia na budowę. I teraz to tylko tamten etap będzie zmieniany. Przeanalizujemy jeszcze ten moment, ewentualnie będziemy się jeszcze nad tym momentem zastanawiać. Bo mieszka tam blisko z etapami. Mówiła pani, że jest ponad 200 posesji, już tak całościowo do tego projektu włączonej. I teraz wyobraża sobie pani, że każdy z nas ale proszę pani, nie codziennie po kilka razy, bo na dzień dzisiejszy jak państwo szamba wybierają? Codziennie po kilka razy? No nie. To będzie... No ale no to dzisiaj ten samochód w takim samym... Ja rozumiem, tylko dzisiaj ten samochód w takim samym jakby cyklu jeździ po Kasiborzu, tylko tyle, że fizycznie nie zlewa tych ścieków, tylko jedzie całą ulicą 1 Maja aż do ulicy Ludzi Morza, gdzie jest punkt zlewny. To nie... No ale proszę pana, gdzieś ta stacja musi być, żeby to tanie, żeby te koszty nie... Projekt koło mostu. Właśnie to samo chciałem powiedzieć. Planie pierwszego zagospodarowania. Ale stacja zlewna musi mieć także coś, co z tej stacji zlewnej odbiera. Czyli to, co pan mówił, nawiązując do wcześniejszego projektu, tu jest pompownia. Nie możemy stacji zlewnej realizować w jednym miejscu, a pompownie w drugim miejscu. Zostaniemy przy szamba. To znaczy, szamba są elementem tego systemu. Nie wywozi szamba. Ale oczywiście, że nie A jeszcze na zaskami mogę. Szambo pan ma na działce, tak? Mam szambo i mam zlikwidować tego nie projekta. Ale to chyba się... Kanalizacja. To chyba się nie zrozumieliśmy. Nie, proszę pani, niech pani nam wytłumaczy. No właśnie, próbuję wytłumaczyć, tylko że czyta to emocja. To na spokojnie, wtedy można wszystko wytłumaczyć. Mieliśmy mieć studzienki. Może w takim razie, jeżeli państwo pozwolą, ale pozwólcie. Jeżeli państwo pozwolą, to jeszcze raz spróbuję to opowiedzieć, tak? Projekt kanalizacji, który był wykonywany w 2000 roku, zakładał skanalizowanie 200...
40 tam iluś posesji, nie pamiętam dokładnie, 240 chyba 6 posesji. I wtedy skanalizowanie, czyli odbiór w taki sposób ścieków, jak mają pozostali mieszkańcy, czyli likwidacja szar. Ale ten projekt kosztuje ponad 10 milionów złotych. Dokumentacja jest wykonana. No tak, ale ja mówię, że realizacja kosztuje. Realizacja tego projektu jest. A ten projekt ile kosztuje? Panowie, ale nie wszyscy, niech jeden mówi. Ale pana, żeby można było zacząć realizować, trzeba zrobić dokumentację, tak? Zrobiona została dokumentacja. Dopiero wtedy można policzyć koszty dokładne. I dopiero wtedy można starać się o aplikację ośrodków. Niech pan sobie przypomni, że to było w 2010 roku, tak? I intencja jest taka, żeby iść w kierunku realizacji tej dokumentacji. Dlatego mówię, nie zmieniamy dokumentacji. Realizujemy etap, który na dzień dzisiejszy jest możliwy od strony finansowej do realizacji. Ponieważ zakład wodociągów i miasto nie ma 10 milionów, dlatego chcemy zrealizować pierwszy etap, który by uporządkował tą gospodarkę i jednocześnie zmniejszył koszty. Prawdę mówiąc, jak układaliśmy taką możliwość, tak? No bo to trzeba też przeliczyć, to trzeba też przeanalizować od strony prawnej. Czy w takim układzie państwo mogą być wciągnięci w taryfę, tak? No podjęliśmy takie ryzyko, wciągniemy państwo, znaczy jeżeli ten oczywiście państwo wyrażą zgodę na taki sposób rozwiązania tego na dzisiaj, tak? Czyli nie jestem w stanie powiedzieć jak długo, bo ja nie. Ale to ja powiem tak, powiem wtedy, kiedy będzie możliwość pozyskania środków. Ja pani nie powiem, że my w ciągu 2 czy 3 lat jako zakład wodociągu wypracujemy. My mamy cały plan inwestycji cały na całe miasto, roczny to jest 4 milionów. Na całe miasto. Gdzie wchodzi, przepraszam, ale jak chodzicie razem, to nic się nie dogada. Gdzie wchodzi modernizacja istniejącej infrastruktury, modernizacja oczyszczania, modernizacja stacji i ujęć wody. My robimy w tym roku, rozpoczynamy w tym roku modernizację ujęcia wody granica. Ale proszę pana, nie mogę mówić dla was, ja mówię o całym Świnoujściu. I chciałam, no to jest jeden podmiot, tak, zakład wodociągu obsługuje całe Świnoujście, dlatego mówię o potrzebach Świnoujścia i w kontekście oczywiście tego też możliwości realizacji i jakoś złagodzenia państwa potrzeb tutaj, tak. I podeszliśmy do tego z takiej strony, że jeżeli nie możemy ich wyrównać od strony technicznej, to spróbujmy przynajmniej wyrównać jej oceny od strony finansowej. No i bierzemy na siebie to ryzyko, bierzemy też na siebie pewną odpowiedzialność, że będziemy rozkładali koszty tych 2 milionów na wszystkich mieszkańców. Chociaż teoretycznie powinno się wydzielić oddzielną taryfę, no taka jest zasada. No tak mówią rozporządzenia. Chcemy wciągnąć w jedną taryfę, podzielić te koszty na wszystkich mieszkańców i finansowo państwa wyrównać. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, nie mając 10 milionów złotych oczywiście. Bo gdybyśmy mieli 10 milionów złotych, realizowalibyśmy ich kanalizację. Proszę, Leszek. Tak, proszę. Pytanie konkretnie. Na okres ważności tej dokumentacji, która już jest, na ile jesteście w stanie zrealizować ten pierwszy etap? Ta dokumentacja, która została przygotowana. To znaczy, my mamy aktualną dokumentację. Ja rozumiem, ale ona ma być do ważności. Proszę pana, ona to jest ważna w momencie rozpoczęcia, czyli musimy w tym roku rozpocząć budowę. Jeżeli by nie było trudności finansowych, to jesteśmy w stanie w ciągu 2 lat zrobić cały projekt, ale nie mamy pieniędzy, więc jeżeli pozyskamy te 2 miliony, to zrobimy w ciągu, myślę, następnego roku. Bo tutaj też, no, mówię, ale to zależy od pozyskania tych środków finansowych, no cały czas mamy środki finansowe, bo zaczęło się, że... Jak te pieniądze z mostu, to wtedy, jeżeli chodzi o strony techniczne, organizacyjne, w ciągu 2014 roku nie jesteśmy zrealizować ten pierwszy etap. Mamy dokumentację, mamy pozwolenia w ogóle. To jest tylko zrobienie procedury na wybór wykonawcy. No i realizacja, to nawet gdyby była forma decyzji, to możemy w tym roku tak to wykonać. Nie, za 8 milionów to jest odzyskać. I w przyszłym roku przystępujemy do realizacji tych etapów. Jeżeli ona mówi, że nie ma 8 milionów, to nie ma pieniędzy. Proszę. Nie chcę tego przekazać wszystkiego tutaj. Jeszcze raz mi powiedziała. 2 miliony na pierwszy etap. Ale czemu nie wszystko od razu? A dlaczego? Przecież my zbudowali wszyscy mieszkańcy. Nie, no. Poza tym to super. Nie, no. Jak jest dyrektywą unijną odnośnie... Z tego należy miasto przekaże 8 milionów. To nie jest kanalizacja, nie jest inwestycja, którą budujesz w rok. A to trzeba te pieniądze wydać. Rozumiesz? Tak, na stadion. Nie,
ja postawiam wam kibel, kibel. Sam mieszkasz w bloku, masz normalny kibel, on się nie martwi. Ale ja się martwię. To znaczy, może na to pierwsze pytanie odpowiem pana. No to nie ma takiej sytuacji, że my dzisiaj chcemy to zrealizować, a wcześniej gdzieś my dzisiaj nie chcemy. Chcecie już konia zrobić. Ale proszę pana, trzecie podejście. Podejście jest robione etapowo. Tak, zrealizowaliśmy dokumentację w 2010 roku, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. No i zaczął się. My tych środków nie mieliśmy od samego początku, tak, ale liczyliśmy na środki unijne. No nie ma możliwości pozyskania tych środków unijnych na dzień dzisiejszy. Ja jestem przynajmniej dwa razy w roku w wojewódzkim funduszu i pytam się, z czego możemy skorzystać. I pokazują się coraz to nowe wskaźniki, które po prostu uniemożliwiają skorzystanie z tych, bo z jednej strony jesteśmy dużą aglomeracją, która ma powyżej 15 tysięcy poważnych mieszkańców, czyli dokuje nam takie fundusze regionalne, a z drugiej strony nie mamy osiągniętego wskaźnika koncentracji, który umożliwiłby nas skorzystanie z tych funduszy. Jesteśmy pomiędzy. I to nie jest ani państwa wina, ani nasza wina. Po prostu są to tak ułożone programy unijne, że na dzień dzisiejszy nie możemy z nich skorzystać. Rozumiem. To teraz jak to jest z tym, która mówi, że... Proszę pana, ja mogę panu podać od strony technicznej. No, natomiast jeżeli chodzi o ten typ przepis, to ja nie widzę takiej konieczności. Rozumiem, w porządku. Teraz mam jeszcze jedno takie pytanie. Z tych 2 milionów kupujemy auta, tak? Nie, kupujemy tylko ten samochód organizacyjny, który obsługiwał Kazimierz. Jeden, bo na taką ilość tam wystarczy jeden samochód. I ma pani może na plan miodową ulicą, jak będą te auta jeździć? Ale czy dzisiaj na Miodowej nie jeżdżą te same? To jak one dzisiaj odbierają ścieki? Ja się pytam. Ale nie tak, i te same proszę. Tak, publicznie ma pani zagwarantuje, że żadne auto. To co, nie robię? Ja po prostu nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, bo to nie... 10 lat temu było pozwolenie na budowę tej kanalizacji, normalnej, takiej miejskiej kanalizacji, jak nam przysługuje, jak i inny. Tak jak przy torze, no. Ja mam na to dokumenty i były zabezpieczone środki unijne. Byłem tak, panu prezydentem zrezygnował. Ależ pan teraz manipuluje słowo, daje. Nie. Pan co, ja coś wprost mówię. Przepraszam panie prezydent, ja nie skończyłem. Nie przerwano. Zgadza się, ale niech pan nie manipuluje przy wypowiedzi, czego środki unijne, bo zwyczajnie pan kłamie. Ja to panu udowodnię. Proszę państwa, absolutna bzdura. To nie dajmy się nakręcać wszystkim. Czy pani występowała? Nie. Wie pan co? Akurat wtedy zaczynałam pracę w urzędzie. Była końcówka, kiedy ZWIK rzeczywiście opracował dokumentację projektową, nawet wtedy jeszcze opracował to urząd. Tak? I były wielkie obiecywanki, nadzieje, pieniądze za to umówić tam człowiek zarządu. No, większego kłamstwa to nie można. Nic nie ma na to. Gdyby tak łatwo mówi, to wszyscy zapomnieli kanalizację. Ale czy ktoś zostało przeznaczone na kanalizację? Wie pan co? Niech pani nie mówi. Jest uchwała, proszę panią, Rady Miejskiej. Wie pan co? W 2002 roku, tak. Niech pani się nie śmieje. To jest prawdą, proszę. Ja się nie śmieję, tylko wątpię. Pani Bogdan, niech pan zrozumie jedną rzecz. Nie było żadnych środków unijnych. Nie było Proszę państwa, bo naprawdę to z tym robimy sami sobie. Ja tylko mogę potwierdzić jedno. W 2005 roku, kiedy zostałem sołtysem, miałem dostęp do dokumentów i te dokumenty są w dokumentach SOSPA. Miasto występowało, nie pamiętam, czy miasto, czy z nich występowało środki unijne, których nie otrzymał. Dlatego projekt kanalizacji upadł. Mam te dokumenty, mam ten kserokopię dokumentu, gdzie jest odpowiedź od marszałka, zdaje się, że nasz projekt nie został zakwalifikowany i środków unijnych po prostu nie otrzymaliśmy. Także i to jest prawda. I te dokumenty mam. Nieważne. Ale nie mów. Że miasto dostało pieniądze, bo nie zostało. Budżety miasta było zaplanowane 2 miliony złotych na kanalizację w Kazimierzu i nie kłam. I ponieważ nie otrzymaliśmy środków unijnych, więc projekt nie został zrealizowany. Proszę państwa, uważam, że temat kanalizacji powinniśmy zakończyć, bo nie będziemy do niczego i do mostu. Ostatnie zdanie na temat
kanalizacji? Tak, ale o takie finałowe pytanie. Bardzo proszę, ostatnie pytanie i jedziemy dalej. Czy hipotetyczną taką sytuację, bo rozumiem, że pieniądze, te 2 miliony to jest kwoty, którą odzyskamy za VAT, za budowę inwestycji, jaką był most. Przyjmijmy hipotetyczną sytuację, że minister finansów nie odda tych 8 milionów VAT-u. Kiedy wtedy? Kiedy w takim przypadku będzie realizowana kanalizacja? Tak się skończyła rozmowa. Chciałbym na ten na temat tej ulotki. Nie ulotka, to wolne. Tak, z mostu. No i dopóki nie ma odpowiedzi. Pan zadał pytanie, kiedy będzie kanalizacja, jeżeli nie odzyskamy tych pieniędzy. Oczywiście nie odzyskamy, jeżeli nie będzie woli wprowadzenia opłat. No nie będzie. Nie będzie, będzie wola. A jeżeli będzie wola? Pozwolimy mówić? Pozwolimy. Chciałam coś niezgodnego z prawdą i z faktami. Z prawdą jest faktem. Jeżeli wola będzie, a to minister finansów nie ma takiej możliwości. W tej chwili jest interpretacja prawna. Proszę Państwa, tak funkcjonują autostrady. Co? Może powiedzcie mi pewnego. Co pani powiedziała? Proszę Państwa, daj mi mówić. Chcecie Państwo dyskutować, czy nie? Chcecie Państwo być sceptyczni, wychodzić z założenia, nic się nie da, nic nie potrafimy, nic nie zrobimy. Bardzo proszę. Proszę Państwa, do tej pory było tak, było tak, ale wie Pani, widzi Pani, ktoś rzuca hasła, kłamiecie. Bardzo proszę o wzajemne rzeczy. Wiedziało, że się Pani z ludzi śmieje. Dlaczego? Pani się za mnie śmieje. No, 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 dlaczego? A ja Pani powiedziałem prawdę, Pani Izbo. Ale wiecie Pan, ale wiecie Pan. Trają emocje i dlatego jest tak. Przepraszam, ale bardzo proszę o wzajemność. Bardzo. Rozmawiamy na poważne sprawy. Te emocje się Państwu udzielają, nam też. I to nie jest prosta sprawa. Ale próbujemy sobie za bardzo, żebyśmy sobie próbowali sprzedać. I proszę nam trochę zaufać. Ile lat czy ja pracuję w urzędzie? Czy już nie wymieniamy nic o mojej chwili na siebie, bo ja. Jeżeli wprowadziliśmy do planu, jakoś do tej pory tych 10 sprawy. I trzymajmy kciuki. Wiecie Państwo, u nas też. Co? Co? Ale co? No co, Pani zrobiła u nas? Daję radę. No nie, no. Dobrze, będziecie cytować, ile zrealizowaliśmy. Bo nic jest zrobione. Chyba nie chcemy, żeby to zabranie zakończyło się tak jak tu przed. My nie chcemy płacić za most. I jest to niewątpliwy zastrzyk dla budżetu, który pozwoli nam pewne rzeczy przyspieszyć. Nie potrafię powiedzieć. Znam potrzeby wodociągów. Rada Miasta zawsze zatwierdza wieloletnie plany i wiemy, jakie mają problemy. Dzisiaj nie są w stanie tego zrealizować. Muszą zabezpieczyć chociażby zaopatrzenie w wodę całego miasta. Całego, w tym również państwa. I na dzień dzisiejszy oczywiście będziemy walczyć na przykład o środki unijne w nowej edycji, ale dzisiaj już wiemy, powołuje się Pan na te dyrektywy unijne. Nie jest tak, jak Pan mówi. Bo dzisiejsze nowe dyrektywy unijne, to co Pan powiedział, wytyczne, tak są programy realizowane, że już wiele gmin różnych realizuje właśnie takie rozwiązania, o których mówiła Pani Dyrektor.
i proszę to sprawdzić. Jest tak, jak po prostu, tak jest po prostu, że właśnie zostają przy zbiornikach rozpływowych. Znacie Państwo też rozwiązania przydomowych, ale proszę mi dać pozwolić powiedzieć. Przydomowych oczyszczalni. Wielu z Państwa wnioskowało, żebyście mogli budować przydomowe oczyszczalnie. Czy mogą być na to dofinansowanie? Znowu problem. Bo tutaj w Karsiborzu nie może realizować przydomowych oczyszczalni ścieków. I znowu problem, więc jak go rozwiązać? A dlaczego? Koncentracja. No przecież to było mówione, Panie Arturze. Koncentracja jest zbyt mała, więc żadne wskaźniki ekonomiczne się nie sprawdzają. To rozwiązanie pośrednie można było realizować już. Nie czekać jeszcze, że nowa edycja, bo nie, ja bym nie liczyła na tą nową edycję, że się uda. Nie udało, jak się nie udało do tej pory, to jestem pesymistką w tym zakresie rzeczywiście, czy się uda w ogóle w następnej edycji uzyskać środki do dnia sobie. Więc trzeba będzie znowu się jakiś, w któryś tam latach, nie wiem który, podjąć, żeby realizować etapami tą kanalizację. Bo naraz to pewnie nie wiem, czy się no to tak się kiedyś, za 10 lat. Możemy zdecydować dzisiaj. Idźcie na całość, zbudujcie to raz za 10-12 milionów i skończymy temat. Tylko ruszymy z tym dopiero za ileś, kilka lat, co najmniej. Moglibyśmy wszyscy, no to się dziwacie Państwo, za to, ten etap moglibyśmy ruszyć już. I wydaje mi się, że jest niesamowicie atrakcyjną ofertą, że ZWI chce Was wrzucić do jednej kadry. Moim zdaniem to jest prawie coś takiego, że płacicie, dzisiaj płacicie po 20 godny, też oczywiście do 23 kary. To są bardzo wszystkie. Tak? Jeszcze mogę tego. Przepraszam, ja może, ponieważ, ponieważ Pani Prezydent troszkę na pytanie Bartka. To dnia 14 lutego 2013 roku minister finansów, organ upoważniony do wydawania interpretacji dyrektor Izby Skarbowej Bydgoszczy. Jest interpretacja indywidualna dotycząca właśnie pozyskania tych 8 milionów VAT. I uzasadnienie, bo nie będę czytał podstawy prawnej. Ja się zapoznałem z tą opinią. No właśnie, jest prawidłowe. Tu jest do tego cały komentarz. Który no, w sposób znakomity to wyjaśnia, więc tak, tutaj jakby no, nie ma wątpliwości co do tego. Nie, proszę wszystkim to powiedzieć, bo teraz dyskutujecie między sobą, bo tutaj... Ale ja mówię do wszystkich. To jest tyle. Ale komentarz jest długi, tylko ja przeczytam bez podstaw prawnych, dobrze? Tam jest tylko... Dotyczy konkretnej sprawy, nie ma... Zaraz, momencik, dobrze? Dyrektor Izby Skarbowej Bydgoszczy, działając w imieniu ministra finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada... Jaki wniosek? Miasta dotyczące zwrotu podatku VAT z inwestycji drogowej, most. 20 listopada 2012 roku, data wpływu 26 listopada 2012, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług z zakresu uznania gminy za podatnika z tytułu opłat za przejazd mostem jest prawidłowe. I uzasadnienie. W dniu 26 listopada został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisu prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania gminy za podatników z tytułu opłat za przejazd mostem. Jest prawo, ale innej drogi nie mamy. Ale innej drogi nie mamy. Posłuchaj dokumentu, przeczytałem. Ale my innej drogi nie mamy. Nikt nie rozumie, bo dlaczego u nas ma różne? Analizowałem sprawę, przepraszam. Nie ma wykładni. Jeśli chodzi o całość zwrotu. Jeśli chodzi o wykładnię, dotyczy tylko konkretnych przypadków. Skarbówka się wypowiada jakby w konkretnych przypadkach. Nie ma przed inwestycji o jakąś, żeby było interpretacja i zgoda na coś takiego. Ale jest prawda. Nie, to jest prawda. To jest w ogóle zupełnie nie jest prawda. Nie, myśmy, przepraszam pana, myśmy wystąpili, ponieważ... Ponieważ mieliście państwo spotkanie z panią poseł, która zwróciła na... Państwo macie mikrofony, bazujecie tutaj ekranami, w ogóle manipulujecie. Spokojnie. Ministerstwo Finansów poprzez Izby Skarbowe opowiada się, że najpierw należy wykonać konkretną inwestycję drogową, mostową, jak ona się tam nie nazywała, i dopiero należy występować o zwrot VAT-u od 2010 roku. Wtedy dopiero. I nie może Izba Skarbowa w danym miejscu jakby określać już a priori, że
będzie zwrot podatku. Nie ma. Nie ma w zakresie takiej informacji, aby podawać. Jest to tajemnica, zasłania się generalnie tajemnicą finansową, prawną i tak dalej, skarbową. Nie ma. To, co Państwo macie, nie, to jest manipulacja, to jest wyjęte z kontekstu, bo inwestycja, która mówią o zwrocie generalnie tego VAT-u, opiera się głównie na inwestycjach typu właśnie hale sportowe, widowiskowe, akwaparki i tego typu rzeczy. Natomiast nie dotyczy to i też drogowych, zgadzam się, ale mówimy o autostradach. Czyli przy autostradach mamy drogi alternatywne i obywatel ma wybór, obywatel kierowca. W przypadku Kaczmarza jest tylko jedno miejsce, jedna droga i jest obowiązkiem gminy zabezpieczyć komunikację z i wszelkie inne interpretacje to są manipulacje. No niestety, dlatego byśmy skierowali sprawę do Ministerstwa Finansów. I to jest indywidualna interpretacja dla nas. Rozumiecie Państwo manipulacją. Ale wszystko przyjmie. No jest. Tylko dla nas, naprawdę. Nie, to jest dopiero. Ja czytam inwestycje. To jest tylko dla nas. Skarbówka, Ministerstwo Finansów poprzez skarbówkę wydaje decyzję w konkretnej sprawie. I wtedy jest tak jak pan grzecznie mówił, jest ta niewiadoma. I to jest szczególnie niewiadoma, bo państwo nie wiem jak wymieniecie, żeby bez zabezpieczenia jednego połączenia chcecie wyrwać od razu VAT. Nie ma żadnej gwarancji. Ja powiem, ta gwarancja jest tak minimalna, że w zasadzie zerowa. Zerowa. W procesie odwoławczym, proszę Państwa, w procesie odwoławczym zostanie to zinterpretowane w drugą stronę, czyli że to było zadanie gminy zlecone i jako własne wykonane, bez poboru w formie podatku. I koniec. I tu nie ma zmiany. Z funduszu miasta trzeba asygnować 2 miliony złotych na spółkę tą, na kanalizację. Nie ma takiej procedury. To znaczy, że miasto, gmina, władze gminy oddają część bazy i przelewają to na część tą sołectwa. Pieniądze są przekazywane fundacja, na ZWIK, jako dla spółki miasta. Ale ona nie może robić, że są jednostki non-profit, które ewentualnie mogą wchodzić z takimi pieniądzami na tereny gminne i tak dalej. Proszę Państwa, gmina jest odpowiedzialna za gospodarkę ściekową na terenie miasta i gmina powierza ten obowiązek zakładowi wodociągów. Tak to wygląda, więc jeżeli tu pan widzi pan jakąś przestrzeń, no to ja się dziwię. Gmina, jeżeli pozyska te pieniądze, będzie mogła przekazać je zakładowi wodociągów celowo na tą kanalizację. I to nie będzie tak, że my dostajemy 2 miliony, wydamy 1 500 000. Tylko, że my dostaniemy 2 miliony, to jest 2 miliony. Będzie to rozliczone. Ale to obciąży część miasta, czyli Karsiewicz, czyli wyspę dzielnicę Karsiewicz. Ale wiesz, ale w jaki sposób obciąży? O równości płatników, konsumentów, takie same stawki. Ale tylko, jeżeli całe Świnoujście poniosło ciężar, ale ja właśnie o tym zgodzę, zatem kierunku brnąć, ale tu scedować to na część tylko ludzi, którzy chcą jechać do domu, do pracy, do rejonu. Ale czy pan chyba nie. Ale proszę pana, może ja jedno zdanie. Pan dzisiaj, ja tylko jedno, dobrze? Ja powiedziałam, że chcemy wciągnąć państwa w jedną taryfę. To znaczy, że koszty budowy tej kanalizacji poprzez amortyzację, bo taki jest mechanizm, zostanie wprowadzony na wszystkich mieszkańców Świnoujścia. Ale koszty, to jest właśnie element tej manipulacji, że tematem zebrania jest
wprowadzenie opłat za most, a państwo zaczęli od drugiej strony o tutaj mówić, co się o sprawach wodnych, o takich... Co nas to obchodzi teraz? Proszę o sprawowna sprawa się nagra. W ogóle to jest rozmowny temat. Proszę, robimy głosowanie na temat mostu, opłat i tak dalej. Żeby nie przedłużać. A na czym następnym etapem możemy nachawiać techniczne rozwiązanie i tak dalej, tyle. Dlatego chciałem zakończyć się wcześniej, ale ponieważ były jeszcze osoby, które chciały głosować. Zatrwała. Cicho, jeszcze może przedstawmy techniczne jakieś rozwiązania tego, że zanim będziemy głosować. No chwileczkę, bo my... Ale możemy postawić kraty i strażniki. Proszę państwa, zakończmy ten temat. Mówiła, że nie finansuje się, nie wiem, czy pani była, nie wiem, że winno są liczniki półtaryfowe. Patrzę i na czele domowe. Stąd jest ta rozbieżność. Jeżeli chodzi o taryfę za wodę, ma na całe Świnoujście. Nie, no i są, w taryfie są dwie taryfy. Jedna na mieszkańców, która jest dotowana przez miasto, a druga dla pozostałych odbiorców. Czyli, kanalizacji. I ona jest taka sama na terenie całego Świnoujścia, więc jeżeli pan mówi o taryfach, to tak to wygląda na terenie Świnoujścia. Była rozmowa na temat właśnie, który już powiedziałem wcześniejszego, jeszcze pan Szczolny wyglądał o to, to właśnie już była ta historia finansowa, ilość wody, tak. I wtedy jak ja się zapytałem, no dobra, a liczniki dwutaryfowe dla mieszkańców, wszyscy oczy postawili. Ale przepraszam, czy pan mówi o licznikach na tak zwanym podlewaniu, ale to u nas funkcjonuje, proszę państwa. Gdzie to jest? Ale proszę panią, jeżeli taki nie wystąpi, to ja nie wiem, czy pani chce po prostu zamontować drugi licznik na podlewanie ogrodu. Jest taryfa ogłoszona. Oczywiście, w taryfie jest specjalny zapis, który mówi o tym, że każdy mieszkaniec, każdy odbiorca może wystąpić na tak zwany drugi licznik, za który my wtedy nie liczymy ścieków, tak? Bo idziemy, kontrolujemy tą część instalacji wodnej, czy ona rzeczywiście jest na podlewanie, czyli nie wpływa ściek do kanalizacji i wtedy liczymy tylko za wodę tą część, nie za ścieki. Natomiast pozostałą część liczymy taką samą ilość wody, jak i ścieków, ponieważ do tego nas obowiązuje ustawa i tak funkcjonuje ta lista. Zaraz, proszę państwa, bo jedziemy dalej ze ściekami. No właśnie, nie ma sensu, naprawdę, bo zaczęliśmy od tyłu. Zrodziły się teraz większe emocje, ten temat jest nośny i na pewno przyszłościowy, więc uważam, że na tym nie skończy się to spotkanie, będziemy na pewno jeszcze... Czy pani sądzi, czy następca będzie organizował następne spotkanie? To w sprawie kanalizacji jeszcze. Ja mam pytanie wiążące, bo początku to pani jest to przypadek. Pierwszy to jest taki, bo zaczęliśmy spotkanie. Zaczęła pani od ulotki i od całej tej budowy mostu, za którą to jesteśmy wdzięczni, ale to jest temat, który swoich rozwijać, ale o co mi chodzi? Bo zaczęliśmy rozmawiać o mości, później przeszliśmy do tematu kanalizacji, tak jakby to była karta przetargowa. To jest pytanie, które będę miał do pani, bo Urząd Miasta jest jego autorem pierwotnym. I o co chodzi? Jakbyśmy później, no czy tego nie będzie, to później nie będziemy robić kanalizacji. Ale o co chodzi? Bo rozmawiamy tutaj też, jak pan Czyrek wspominał, o opłatach. I teraz tak, no według tej ulotki, która tutaj jest, są przykłady mostów. Tylko że to są wszystko miejsca, w których na przykład Brystol, to jest akurat most zabytkowy, tam jest kilkanaście mostów. Jeżeli chodzi o Mutgaj, to jest akurat część autostrady i to jest zszyte środków publicznych, to przez prywatną firmę robione, która później wzięła na to opłaty może z tego. To jest manipulacja. Jest dużo różnych dróg, które później bardzo proszę skorzystać. I teraz ja pierwsze pytanie, bo będę miał jeszcze drugie. Czy nie uważa pani prezydent jako przedstawiciel, że jest to jednak trochę niesprawiedliwe, kiedy my nie mamy żadnej drugiej alternatywy? Bo jeżeli bierze się za coś opłatę, tak jak tutaj w tych przypadkach, tam się opłuje coś w zamian. My weźmiemy opłatę i teraz tak, no żeby za coś brać pieniądze, trzeba coś jednak dać. I teraz tak, ludzie, którzy obcy są, będą chcieli przyjechać, zobaczą, że mają zapłacić, to po co oni mają zapłacić, jak wiesz, proszę Boża.
wszystkim, czyli na przykład infrastruktura i tak dalej, inne rzeczy, które mogą ludziom zaoferować. To jest moje pierwsze pytanie, to chciałbym pani minister zadać, czy nie uważa pani, że to jest niesprawiedliwe? No i właśnie to też ta część odpowiedzi jakby na to pytanie pana znajduje się w tej uchwale, którą za chwilę przeczytam. Powiem panu prawdę. Z naszych przyzwyczajeń jest to niesprawiedliwe. Generalnie tak jest. Infrastruktura publiczna służy wszystkim, nie pobiera za to opłat. Ma pan rację. Wcale to nie jest przyjemna oferta, że próbujemy coś zmienić i nagle na jakiś obiekt wprowadzić opłatę. Odpowiem panu inną alternatywę. W całym połączeniu ze Świnoujścia to też będzie jedyne połączenie, bo w takich warunkach działamy. I na razie mówi się w ten sposób, że prawdopodobnie bez wprowadzenia opłat w tunelu przyszłym, o mocie to nie mówimy. No, o czym my mówimy znowu? Ale proszę państwa, proszę o ciszę. Ale będziecie mieli promy dalej. To przedsięwzięcie, tak? Nie sfinansuje się. I tam nikt nie ma wątpliwości, że jest to jedyne połączenie. Macie połączenie przez Niemcy, przepraszam. Ale pani kłamie, no pani kłamie, bo to nie przerywa. To nie jest komfortowa sytuacja, bo najlepiej było wszystko zrobić ze środków publicznych. Potem oczywiście wszyscy będą przyjdzie do naszego wysokich podatków. No skądś te bezpłatne inwestycje potem trzeba realizować. Ustawa przewiduje, proszę państwa, z tym nie ma dyskusji, tu nie ma żadnej manipulacji. Proszę państwa, nie śmiałabym z państwa. Proszę państwa, nie śmiałabym z państwa przez państwa ustawy. Gdyby w tym była odrobina w tej manipulacji. Proszę państwa. Proszę państwa, ale czemu państwa opinia, tak? Proszę państwa opinia. Tu nie chodzi o to, żeby się ktoś czuł pokrzywdzony, niesprawiedliwie potraktowany. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. W tym zakresie kompetencji nie ma, zatrudnienie, wie pani co? To jest państwa opinia, tak? Proszę powiedzieć, że decyzję w tym zakresie podejmuje zawsze Rada Miasta. Natomiast Rada Miasta na pewno będzie miała na uwadze państwa. Wie pan co, powinniśmy, że się szanujemy, tak? Więc jeżeli ja coś mówię, to ręczę za to swoją prawdomównością i już nie mówię. I przykro mi, że tak pan wątpi. Jeżeli ma pan wątpliwości, to my sobie je wyjaśnimy, zapraszam do kabinetu. Przedłożę panu wiele przykładów, dokumentów i proszę nie szastać takimi hasłami jak manipulacja. Tutaj się zwracam do pana Szysza, który też, nie wiem dlaczego, nakręca ludzi negatywnie, bo mówi manipulacja. Nie wychodźmy za telefon. Panie Danielu, pana też proszę. Proszę panią, chcecie wziąć 8 milionów za, z VAT-u, a tym ludziom dać 2 miliony. A co z resztą pieniędzy? To urząd jakiś wróg publiczny, tak? Prowadzi wam zaraz, załatwi was następnymi opłatami. Nie podchodźmy do siebie w ten sposób, jeżeli chcecie pracować. I bardzo proszę. Czy to jest odpowiedź na pana pytania? Chwileczkę, bo ten pan jeszcze nie skończy. Tak, bo to jest wiążące, tak jak powiedziałem, że powiemy o projekcie, znaczy o powodzie. Czy jest jakiś projekt? Bo w sumie ulotka za wiele mi nie mówi i teraz żona w ogóle do mnie nie przemawia, ale chodzi mi o to, że nie wiem, czy to jest projekt, bo tak, bo z ostatniego spotkania ktoś usłyszałem kwotę, że może być nawet 100 tysięcy przychodu rocznego z takiego mostu. Ja sobie to policzyłem. Na 2 złote, jeżeli ktoś by tu porzucał monety, to jest 50 tysięcy samochodów rocznie. Jeżeli podzielimy to przez rok, to jest 100, prawie 40 samochodów dziennie obcych. Nie mówię, że nie jeżeli chodzi o mieszkań, to jest ponad 750, powiedzmy takie, które robiliśmy, jest 200 gospodarstw, żeby analizę, powiedzmy jest te 200 samochodów, tak? To jest razy ta karta 10, no ale mówię, to jest przybliżone. Tak, jeżeli przyjmiemy, pani powiedziała 50, tak? Samochodów? 50 samochodów na 12 tysięcy zarejestrowanych w Świnoujściu.
Dobrze, no to 50 razy 10 to jest 500 zł, tak? Z tego jeszcze 70% tego co mamy, albo 7 zł jest razy 10. To mamy ci też teraz tak, żeby w ogóle tam nic nie było, to tak, muszą być postawione bramki, tak, tak mi się wydaje, żeby jakby ten kontrolować. Takie przedsięwzięcie musi być też administrowane, więc pewnie będzie powołane jakieś ciało, albo nie wiem, czy to będzie akurat porządku jest jakaś firma. Teraz tak, jeżeli jest opłaty, to no, tam będzie, jeżeli 2 zł, to ja sobie wyobrażam, że będzie wrzucany, będzie odbierany przejazd, no to wtedy to musi być kontrolowane i chronione, tak? Tak samo jest funkcjonowanie, więc ja się zastanawiam, teraz myślimy, że po prostu troszeczkę, żeby szybko ten VAT ściągnąć, to dostać, ale ja nie tak sobie tych wszystkich teraz ja później Urząd Miasta na to robię, bo teraz odzyskamy, ale za chwilę trzeba będzie do tego wszystkiego dokładać, bo to będzie musiała firma, która będzie podnosi się stawki co roku. Ale w robocie dalej. No i za proste. Ale proszę Państwa, szanujmy siebie. Są osoby, które się zgłaszają, wy mówicie jeden przed drugiego i w zasadzie tylko niewielki szum jest. Proszę Pani. Czy Pani miała odpowiedzieć, czy jest plan zrobiony? Pani prezydent nie odpowiedziała. Mogę poprosić o zastosowanie odpowiedzi. Nie może, bo Pani nie wie, to trudne pytanie. Nie przygotowałam. Proszę Państwa. Koszty eksploatacji tej instalacji są generalnie niewielkie, tak? Tam nie będzie człowiek stał, będzie kamera monitorowała sam tylko przejazd. Tak jak w tym ulotce zresztą napisane jest... Nie będzie, proszę Państwa, sekundy. Naprawdę, no nie wyolbrzymiajmy rzeczy, które są generalnie w dzisiejszych czasach dosyć... Nie ma takiej możliwości. Wie Pani co? To będziemy dzwonić. To będzie monitorowane, będzie pod stałym nadzorem, tak? Czyli będziemy stać i czekać, aż ktoś przyjedzie. Proszę Państwa, proszę. Ja do końca Pana dobrze rozumiem. Pan się obawia o późniejsze koszty eksploatacji. Czy koszty eksploatacji pokryją... W tej chwili te instalacje. Tak. To będzie operator. Jak będą te koszty wyglądały, to będzie na przykład. Koszty samego zainstalowania instalacji to jest około 75 tysięcy złotych. Samego zainstalowania. Chodzi to oczywiście o koszty inwestycji. Jeżeli chodzi o koszty operacyjne, to są koszty związane z dostarczeniem energii elektrycznej i z kosztem monitoringu. Nie będzie tam stał żaden człowiek. To jest koszt zarządcy drogi. Tak? Zarządcy. Nie ma czegoś takiego jak my i wy. Nasze pieniądze. Ale wie pan co, nie tylko nasze. Ja tylko nasze pieniądze urząd miasta ma. Na szczęście. Ale ja. Ale wie pan co, ale ja też przyjadę. Ale ja ty też przyjadę. Ja też wypowiadam. A czemu karta jest 2 złote? Bo ja tu nie mieszkam. No wie pan co, nie wiem, czy to jest głos. A ja w ogóle nie śmieję. A
Także, jeżeli chodzi o... Ale za każdy transport, który będzie jechał do ciebie... Nic nie słychać. Ja może... Jeszcze jedno pytanie. Jeszcze pytania. Czekają. Aneta, bardzo proszę i... Nie, kiwać sobie. Aneta, proszę. Będzie jechał do ciebie z przesyłką. Bardzo proszę, kosztujecie wywiezienie szamba stąd. Ja nie wiem, ile mnie kosztuje. No, to ktoś za... Ale i opty muszą zrobić. No cicho! Nie gadałem. Jednej wyższe wszystko kurierów opłacą. Nie wiem, ja to zrozumiałam, to co przeczytałam. Chciałabym, żeby pan to poprawiła. Zadziałam sobie do Konstytucji Rzeczpospolitej i tam jest napisane, że każdy z nas ma prawo poruszania się swobodnego po Rzeczpospolitej. Zamknięcie nas tutaj, krótko mówiąc, w Beksie. Gwarantuję panu, że tego powiem tak. Tu chodzi o uciążliwość. Ale zaraz, chwileczkę, bo znowu wybiegamy się do niej, znowu mieszamy. Jeżeli już... Pani jechała tym starym motem, bo moje dziecko bało się jechać rowerem przed mostem, rowerek koło siebie, bo się bała, bo widziała dziury, jakie są pod spodem. I teraz druga sprawa. Jeżeli mamy odzyskać te 8 milionów, tak? Dlaczego to nie idzie na naszą wioskę, na nasze sołectwo, tak? Nie wiem. Tylko mamy mieć 2 miliony. Bo jeżeli ja komuś coś robię i za to mam zyskać pieniądze, a to było obowiązkiem miasta, bo naprawdę, no mówię, dzieci bały się jeździć, do mnie przyjeżdżali też znajomi, przepraszam. Do mnie przyjeżdżali znajomi i mówili mi dosłownie, czy wy się nie boicie jeździć tym mostem. Więc to było obowiązkiem. I teraz właśnie, skoro mamy mieć te 8 milionów, to według mnie powinno to wszystko iść tutaj do nas, ale a nie pani, na całe miasto. Przepraszam, jak pani słyszała, to pierwszy etap będzie kosztował około 2 milionów złotych, łącznie kanalizacja będzie kosztowała około 11 milionów złotych, więc te pieniądze, nie dzisiaj, nie jutro, wrócą do nas w formie kanalizacji. Proszę Państwa, mówi Pani 2 miliony. A wie Pani, że na tym most brali się kredyt, że wszyscy, że miasto brało kredyt. Przepraszam, ale to było obowiązkiem zrobić most. A jak ty możesz się na Pani miał to, to Pan za to odpowiadał. Ja Pani powiem tak, nie było obowiązkiem budowa, obowiązkiem jest utrzymanie we właściwym stanie infrastruktury. To jest obowiązkiem. Ma Pani rację. I dlatego mówiłam Państwu, analizowaliśmy remont, przebudowę, budowę. Można było remontować. I to był obowiązek ewidentny, tak? Reszta to już było rozwiązanie takie, które szło w kierunku docelowego, miejmy nadzieję, co najmniej 100-letniego rozwiązania. Proszę Państwa, naprawdę, bardzo proszę. Głosujemy. Kończymy. Wypłynął linia 2.4, 2.13. Dlaczego Państwo dzisiaj nie skorzystali z środków pomocowych na przypadku mostu? Jeżeli nie było możliwości uzyskania środków, wracamy do punktu wyjścia. Jeżeli nie mamy, jeżeli nie było postaw na to, to dobry gospodarz wiedział, że ten most się kończy. Pan Czmurki prezydentem jest ile czasu? Nie, naprawdę, bardzo proszę, kończymy, bo jest godzina 20. Dwie godziny dyskutujemy. Były czasy dobry, należało składać się do budżetu i nie byłoby problemu dzisiaj. Proszę Państwa, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pani prezydent jeszcze zostanie po głosowaniu, bo wiele osób zaraz wyjdzie. Naprawdę, Karsiłów 2013. Zebrania Miejskiego Sołectwa Karsiłów z dnia 8 marca 2013 roku. W sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie opłat za przejazd nowo wybudowanym mostem na rzece Stary Świn. Na podstawie paragrafu 10 Statutu Sołectwa Karsiłów, załącznik do uchwały nr 34/293/2004 Rady Miasta Świnoujścia z 29 grudnia 2004 roku, Zebranie Miejskie Sołectwa Karsiłów uchwala, co następuje. Postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie opłat za przejazd nowo wybudowanym mostem na rzece Świnie łączącym Wyspę Woliny Karsiłów. Paragraf 2. Akceptuje się zaproponowaną przez prezydenta miasta Świnoujścia opłatę wysokoszerocznej opłaty dla mieszkańców Świnoujścia upoważniającej do wykupu specjalnej karty identyfikacyjnej. Dla pojazdów o masie całkowitej do 3,5 ton 10 zł, dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 ton 25 zł. Paragraf 3. Proszę Państwa,
Proszę, chyba mnie mieszam. Dostaniecie Państwo karę. Ja Was szanuję. Wnioskuję się również o zasilenie funduszu sołeckiego kwotą odpowiadającą wysokości dochodu gminy uzyskanego z prowadzonych opłat, a o jego sposobie oraz formie wykorzystania zdecydują sami mieszkańcy. Punkt drugi. Umożliwienie osobom prowadzącym działalność turystyczną wykupienie kart identyfikacyjnych dla swoich gości. Ustalenie okresu obowiązywania opłat na 10 lat, czyli od roku 2013 do roku 2023. Paragraf czwarty. Wszelkie zmiany dotyczące treści niniejszej uchwały wymagają każdorazowo zgody zebrania miejskiego. Jeszcze raz przeczytam. Wszelkie zmiany dotyczące tej uchwały, którą dzisiaj czytam, dotyczące treści niniejszej uchwały wymagają każdorazowo zgody zebrania miejskiego. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi Sołectwa Karsibór. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I to jest uchwała, na którą mamy dzisiaj głosować, proszę Państwa. I pytanie. I jest karta do głosowania. Jest karta do głosowania, gdzie jest napisane, czy jesteś za wprowadzeniem opłat za przejazd na nowo zbudowany włosy na rzece Świnie. Tak? Tak lub nie. Teraz proponuję wybranie komisji karty, więc sprawdzą się oszustwo. Jedna pani wróciła dwie karty. Przyznała się do tego. To będzie ujęte w protokole. Ta pani rzuciła za Donatę Roszak, bo Donata poszła do dziecka. A Donata Roszak była tu. Ale tak nie można. Ja tego nie wiem. Ja tylko wiem, że nie zwracają się dwie karty. O czym muszę powiedzieć, bo nie może być tak, żebyście tego nie wiedzieli, bo to będzie też ujęte. Łącznie głosowało, oddało głosów 110 osób. Skorzystało 110 kart. Z tego 105 osób jest przeciwko uchwale, a 5 osób za uchwałą. Dziękuję bardzo. Jeszcze jakimiś pytaniami, to do Państwa, którzy przyszli, którzy z miastem, proszę dodać ewentualnie jeszcze się dopytać o szczegóły.